Paweł, przedwczoraj dowiedzieliśmy się, że jednak nie dostaniesz tej swojej szansy mistrzowskiej przeciwko Steve'owi Hereliusowi. Herelius walczy z Hernandezem. Czujesz zawód, rozczarowanie? No szkoda, po prostu szkoda, że nie udało się do tej walki doprowadzić, bo bardzo liczyłem, że uda mi się skrzyżować rękawice z Hereliusem. Jednak no, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, no, trzeba poczekać na następną okazję, na pewno się taka trafi. Teraz zaboksuję, na pewno termin gali się nie zmienia, wszystko zostaje po staremu, także zaboksuję w Krynicy z innym rywalem. Są brani pod uwagę tacy rywale jak Rachid El Haddak, być może nie doszły mój rywal Sandander Silgado. Zobaczymy, no, na pewno będzie jakiś mocny rywal, a na taką szansę mistrzowską muszę po prostu znowu poczekać. Swego czasu też mówiło się o twoim ewentualnym pojedynku z Mattem Godfreyem. Matt Godfrey jest teraz wolnym agentem. Też by chyba pasował ci taki zawodnik? No tak, i myślę, że stylem boksowania też by mi pasował Godfrey, także jak najbardziej. Myślę, że zobaczymy, kogo promotory z trenerem ściągną mi na walkę. Myślę, że to wszystko się okaże lada dzień, także czekam na kolejnego rywala. Czy najbliższe plany są takie, że walczysz na gali w Krynicy u siebie? Tak, 5 marca. Teraz wybierasz się wracasz z Katowic na obóz do Zakopanego. Jak będą wyglądały twoje treningi? Wiadomo, wracasz do formy po tej kontuzji, operacji ręki. No teraz skupiamy się nad wytrzymałością, nad siłą. Muszę, że tak powiem, zamulić się bardzo ciężko teraz, żeby potem się odmulić i robić formę po prostu, żeby być coraz precyzyjniejszym i szybszym. Teraz ciężka praca. Teraz to będzie okres taki, kiedy będę miał bardzo ciężko, zwłaszcza fizycznie. Długie dystanse, wytrzymałościówka typowa, a później już zaczynamy okres sparingowy. Za 2 tygodnie zaczynamy pierwsze sparingi. Będę sparował przez 4 tygodnie, także wszystko idzie zgodnie z planem. Ręka już coraz lepiej, także jestem dobrej myśli. Jak oceniasz szanse Hereliusa i Hernandeza w tej walce mistrzowskiej? No myślę, że Hereliusowi będzie bardzo ciężko wygrać z Hernandezem. Tak, wydaje mi się, że na pewno wygra Hernandez, chyba że nie wiem, coś musiałoby się stać, musiałby go czysto trafić gdzieś. Ale myślę, że Hernandez będzie mistrzem. Były jakieś takie rozmowy na temat, tak, że ewentualnie gdyby wygrał Hernandez, to jest bardzo prawdopodobne, żeby zmierzył się potem z tobą w walce mistrzowskiej, czy sądzisz, że już będą zmierzać do Super Six Niemcy? Ciężko powiedzieć, no, to jest taka wszystko polityka, że naprawdę nie jestem w stanie tego przewidzieć, ale moim celem jest tak, cel mój taki jest, żeby podążać tym drogą tego pasa, także jeżeli będzie posiadaczem Hernandez, to będę chciał z nim boksować, żeby zdobyć pas. A udział w turnieju Super Six, jeżeli się rozpocznie, to może faktycznie zablokować te pasy na jakiś czas. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało, no, też nie chcę prorokować.